Hej, czy witajcie To z tej strony, Gaborek? A to jest quiz o scp roblox, czyli Airbridge. Tak. Jakiś czas temu na quizie poprosiłem yy, mojego kochanego subskrybenta kalafiora YouTube, aby zrobił quiz o robloxie. I zrobił go. Jest, on dosyć długi. Troszeczkę się już z nim zaznajomiłem. Będę z wami szczerze, że sobie szybciutko go przeleciałem. I tak, i zrobił go. Wydaje się naprawdę przyjemny, przyjemnym quizem. Link do niego oczywiście macie w opisie. Jak i do profilu autora. Może Kalafir zostanie nowym quizownikiem. <grym> I zbędnie, nie przedłużając, możemy zaczynać. Yy, link do kultury standardowego. opisie, tak jak już mówiłem. Ile wiesz o SCP? Airbridge yy, Kalafior YouTube dwa tygodnie temu. Yy, I to będzie dosyć, dosyć duża pokazuwa, bo ja generalnie nic nie wiem, prawie. Ale no, zobaczymy, co, co, co się uda. Kto jest twórczo, twórcą Airbridgea? Ancient yy, Roboman? Stick Master Look? Ugly Burger Zero czy Chills Studios? Nie mam zielonego pojęcia. Nie znam żadnego z tych pseudonimów. Jeżeli miałbym strzelać, mm, to mam pradawnego e, robota e, Patyk Mistrz Luka, brzydkiego burgera zero albo Chili Studio. E, nie wiem, brzydki burger. Nie, jest to Ancient Roboman. E, no, jakby pokazuwa. To, to, to jest właśnie pokazuwa, czaty. Popisuje się wiedzą, której nie mam. Ile jest statuetek przedstawiających klasy? O Jezu! A już myślałem, że Kalafir pokaże, kurde, a tu dał podpis, że nie da. Poczekajcie, ile jest statuetek przedstawiających klasy? O Jezu, ich jest tam sporo strasznie, bo tam jest chyba po trzy na klasę. Czyli załóżmy, że liczba musi być podzielna przez trzy. I musi być symetrycznie, czyli z tej tyle i z tej tyle, jeżeli 12 podzielimy na 3, to wyjdzie nam 4, czyli po 2 tu i po 2 tu i to wygląda w sumie w miarę logicznie, ale jest 8, czyli prawdopodobnie nie jest po 3 ustawione, a myślałem, że jest. Kurde, no miałem, w... ich jest tam sporo naprawdę, ale, ale, ale myślałem, że ich jest o wiele więcej, nie wiem, jakiś głupi jestem, pytanie czy jest ogólnie statuetek, czy ile tam jest klas, ale no dobra, no, spieprzyłem. Ah. Ludzie się pytają, czemu ja nie gram zawodowo w Robloxa? Czemu ja nie gram dużo w Robloxa? Właśnie to jest powód. Ile jest rodzajów formacji operacyjnych MFO? O jezu, jest, na pewno jest. Mashatersi chyba są. Serpent, Nie, nie, Serpent to nie mtf -y. Czekaj. Czekajcie, na pewno jest jedna z Noctowizją, czyli na pewno jest podstawowa i z Noctowizją. A jak to się nazywa? Ile jest rodzaju formacji? O jezu! O jezu! Na pewno jest jakaś z Noktawizją, tak mi się wydaje. Albo głupi jestem. Strzelę. 6. 10! Boże święty! 10 rodzajów MTF-ów. W weselu są chyba 4. Yy, znaczy, zależy jak definiować ci rodzaj, ale. Aaaa, dużo ich jest. <laughs> Bardzo dużo. Ile jest rodzajów broni w airbridgeu, w sensie common, rare i tak dalej? O jezu, to ma taki podział? Zaraz sobie po poczekajcie, pomożemy sobie obrazkiem. E... Pomożemy sobie obrazkiem. Mamy tak. E... To jest jeden etap, mam wrażenie, takie pistoletowe, czyli mamy raz. Dwa to są pm -y, czyli pistolety maszynowe, to jest dwa. Trzeci to są strzelby. To jest 3. Czwarty to są karabiny maszynowe. To jest 4. jeszcze, może jakieś elitarne, to jest 5. Czy mam opcję wyboru 5? Mam opcję wyboru 5. <laughs> S! Woo! A, koksem jestem. Z tym totalnym koksem. Totalnym koksiwem jestem. S! Ale dobra, obrazek dużo pomógł, Dziękuję Calafior, że go tu dajesz, przynajmniej będę miał jakieś dodatnie punkty w tym quizie. Ile jest rodzajów granatów w OK, Okej, to też uda mi się obliczyć, bo mamy tak, mamy mamy... Dymny, Molotow, Odłamkowy, e Flash, czyli mam cztery. I nie wiem, czy tam nie ma jakiegoś EMP takiego z prądem. Załóżmy, że cztery. Tak, cztery. Udało mi się zgadnąć. Dobra, wid widzę, jestem kozakiem. Nie, Gmod chyba w w Gemodzie. W sensie SCP w Gmodzie ma więcej tych rodzajów chyba. Ile jest gry SCP grywalnych w Airbridgeszu? O jezu. O jezu. Dobra, poczekajcie. Yy, plaga nieśmiałek 106. Taki dymek latający. Abel? Pięć. Mięsko 6, mięsko 6, mm. kurczaki pieczone, co tam jeszcze jest, nie wiem, 6 naliczyłem, 7, nie, 10, Boże, pominąłem 4 jakieś, chyba, nie nie, nie pamiętam, jest Abel czy nie ma Abla, w sumie nawet nie pamiętam. A, ale się błaźnie, ale dobra, no, przynajmniej troszeczkę miałem świadomość. Czy jest w grze SCP294? W lobby, jest w lobby w grze, jest w lobby, w lobby można chyba sobie wpisać Red Bull albo nuke, chyba, o ile się dobrze orientuję Jest, jest, jest Nie wiem co prawda czy jest w grze w grze, ale w lobby jest na pewno, e, dobra, teraz coś na co da radę odpowiedzieć tylko ktoś, kto w niego grał. Ile obrażeń zadaje MG4? Ja grałem i nie wiem! Czekajcie. Eee. MG4, wygląda jak kozacka broń, wygląda jak broń chaosów, która ma wysoką szybkostrzelność. Wiecie, jak się patrzy poziom broni? Bo to zazwyczaj jest na zasadzie styku: typu zaraz wam pokażę. Jak na przykład macie broń 33-33-33.

90 tu jest jeszcze więcej, nie wiem. Tu dobra, nie będę się mądrzył. Strzelałem, jednak 18. No. Nie mam totalnie pojęcia nawet co to za broń, kto ją ma. Teraz coś ciężkiego. Ile obrażeń zadaje HK 36 c Co? Co? Ej, co? co? Ej, no kurde, no ja myślałem, że to były takie easy pytania, które ja może dam radę odpowiedzieć, a tu co, jest problem, czaty, jest kurczaki pieczone, problem. Eee, dobra, załóżmy, że to jest potężny karabin maszynowy i on zadaje 18 i zakładam, że ma wysoką częstotliwość strzelania, czyli ma wysoką szybkostrzelność, bo ma duży magazynek i bipod, czy tam dwójnóg. Eee, Okej. Okay. To jest PM, pistolet maszynowy, który wydaje mi się, że ma mniejszy kaliber, no bo jest mniejszy, tak sam w sobie. Więc raczej zadaje mniej obrażeń, poniżej 18. Więc opcje 22-20 można chyba wywalić. Ma mniejszy magazynek. dajmy mu 15. Aha, okej, okay, dobra. Nie, ja nie, no. Ja próbuję jakoś racjonalnie podchodzić i logicznie do tych niektórych rzeczy, żeby jakąś tak... Mimo, że nie mam wiedzy, to oprzeć jakieś, jakieś logikę na tym, a. a ja się może nie będę mądrzy, bo jak zaznaczam mi wychodzi zupełnie inaczej. Kim dla MTF-ów są Angok eee, dla MTF-ów GOC jest. Globalna koalicja okultystyczną Hostile tak, oni są przeciwni, tak. Już nawet quis o organizacjach, polaczka mi tutaj pomógł. Pamiętam, że oni zbytnio się nie lubią. Eee, więc, więc. Kurwa hostile, bo frajerzy i tak strzelają do każdego, kto nie jest friendly. <noise> Dokładnie. Ile trwa wysadzanie placówki? O jezu. Czekajcie, tu jest 80, to jest chyba ósemka, więc powyżej 80 sekund. Więc. Półtorej. Eee, a w ogóle śmieszna, śmieszna rzecz, bo to jest półtorej minuty? Czyli 60 plus, 9, plus 30, a to jest 90 sekund. Czyli razem mamy wynik 90 sekund w dwóch odpowiedziach, tylko inaczej zapisanych, więc raczej to nie jest ta odpowiedź, chyba że dałby dwie dobrze. Dam dwie minuty. A nie, dał dwie dobrze, dobra, jestem po prostu debilem. Nie, po prostu uznałem, że jak są dwie takie same odpowiedzi, które tylko inaczej zapisane, że one są najbardziej fejkowe. A tutaj Calaver po prostu dał łatwiejsze, bo była aż dwa odpowiedzi, czyli w sumie strzelając miałeś 20% szans, że trafisz. O której dopiero można wysadzić Warhead? Time to blow up this place. Awaiting activation. W której minucie? E, rundy chyba mają 15 minut. E, sugerując się napiszem, czyli awaiting activ A, to jest do aktywacji. Chyba nie ma określonego czasu. A od 8 minuty. Dobra, czyli trzeba się realnie, trzeba realnie poczekać 7 minut. No ja się na tym nie znam. Strzelałem i nie, dobrze nie strzeliłem. Myślałem, że nie ma określonego czasu. Ile jest broni? Gościu, kalafior. Teraz patrz to. Bing. Gdzie to jest? Ile jest broni? Yy, dwa, cztery, sześć, osiem, Gdzie? Czekaj, co? Dwa, czyli trzy. Sz Kurde, bo ja nie wiem czy te kwadraciki. Dobra, uznajmy, że nie.

34, jestem debilem i chyba czegoś nie policzyłem albo nie umiem liczyć. Poczekajcie jeszcze raz: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33. No to chyba jakaś broń została tu zamalowana albo jej tu nie ma, albo jestem debilem i nie umiem liczyć. Ale coś czułem, że będę tak zbliżone odpowiedzi, jeżeli był obrazek. Hmm. Ile SCP może być na jedną rundę maksymalnie, nie licząc innych trybów? Eee, teraz pytanie, ile jest osób? Cztery mogą być chyba? Tak, cztery, to był strzał, to tak mniej więcej z pamięci leciałem, więc cztery, dobrze strzeliłem. Nie mam pomysłu co tu napisać, więc zapytam się, czy lubisz Gabora? Lepszy od ciebie to, że quizu hehe. Dobra mordeczka XD Co to za frajer? AB lepszy. Nie no, szanujmy się. E, nie no, jak... Czy ja lubię Gabora, czy ja lubię siebie? Dobra mordeczka, uważam, że jestem. Pytajisko tylko do Gabora. Wy na, nie odpowiedź, wy na nie odpowiedzcie tylko po to, by skończyć quiz. Gabor, czy quiz był dobry, ponieważ nie. Nie wiem, czy do, dobre, dalej robię, robić quizy. Tak, był kozacki. Tak, nie, może być, to ma się bo wszyscy gaborem nie jesteście. Zobaczymy, ile osób się poda mnie potrze... A, nie zobaczymy. Quiz był dobry, podobał mi się. I eee, już myślałem, że będzie opcja, I ile osób zaznaczyła tą opcję, ale niestety nie. Chcesz drugą, cięższą część? Myślę, bo jeżeli okaże się, że ten quiz o Robloxie wam się spodoba na YouTubie, to ja chętnie bym... Zrobił drugą część. Więc na ten moment tak wstępnie zahaczę, że jeśli chcesz, to serup. Ale jeżeli wam się film spodoba, przez co na przykład możecie stawić łapkę w górę i suba, e, nagram drugą część. Cię, cię, cięższą, jeżeli oczywiście Kalefer taką zrobi, Jak nie, to poszukam jakichś innych quizów z Robloxa. 8 na 17, no tak średnio bym powiedział, mogło być lepiej, ale nie na... no 8 na 17 to jest yy, leciutko poniżej średniej, ponieważ połowa to by było, maturę bym na tym zdał, yy, yy, połowa to byłoby 8,5, więc jestem z tego zadowolony, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, mówi do was Gabor, wbijajcie na link do quizu. Zróbcie go sobie najpierw sami, a później porównajcie odpowiedzi. Dodatkowo, bicie na profil autora. Jak, jeżeli będzie robić inne quizy i w ogóle obserwujcie jego profil, bicie na grupę na Facebooku, na której jest dużo fajnych memów i fajne rzeczy aktywnościowe, na fanpage, na którym sobie daję daje tylko do relacji coś, bo postów tam nie ma, na Instagrama, na którym są moje piękne fotki, na mojego Twitcha, na którym są streamy od 16 do 21, na serwer w PLC, na którym sobie nagrywam odcinki i sobie gram z widzami, na. Na co tam jeszcze możecie być? Na drugi kanał, na którym są dwa filmy w tygodniu, jeden w sobotę, drugi w jakoś środę albo wtorek, jeden z nich to komentary. Dodatkowo yy, zostawcie łapkę w górę, komentarz, dostąpienie, dzwoneczek, subskrypcję. Mówi do was Gabor, do następnego, jo.